4 metry. Nad Huberem miał przewagę 2,1 punktu, czyli w odległości nieco ponad metr. A do podium 0,1 punktu. Robert Johansson jest przed nim o 0,1 punktu. Dla Andrzeja to jest wielka szansa. Na pewno chciałby jakoś zatrzeć wrażenie po tym wczorajszym drugim skoku. Musiałby teraz poszybować 140 metrów. Jest w stanie! Andrzej stękała w powietrzu! Wysoko nad zeskokiem, pięknie leci! Ląduje gdzieś w granicach 135 metrów.